Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest ironia losu, że w Ameryce partia tak zwana demokratów zniszczyła demokrację, no i w zasadzie wprowadza zamordyzm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. 75 milionów ludzi głosowało na Trumpa. No i teraz w zasadzie banda kretynów, idiotów i najróżniejszych napaleńców, którzy zaatakowali urząd państwowy, no kongres, Capitol Hill, to jest to, gdzie się nie powinno stać nic takiego, no ale się stało. Tyle tylko, że ktoś otwierał drzwi, tyle tylko, że ktoś się wiedział, co się stanie. Ludzie prowadzili tam. W dniu dzisiejszym to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. No, najbardziej tragiczne to jest to, że wszyscy ci ludzie po prostu nie mają masek. Antifa ma maski, Antifa ma łańcuchy, Antifa ma kije, ale jest nierozpoznawalna. Jest nierozpoznawalna i nie pracuje. Także antyfiarzom, komunistom nic nie grozi. Oni spalali Portland, oni okupowali Seattle, oni rabowali piątą Avenue. No ogólnie niszczyli od tego bandziora George'a Floyda, którego tam trzymał kolanem i nie mógł prosić, żeby się poddał. Także wiele miast zostało spalonych przez zadymiarzy, przez bandziorów i policja nic nie robiła. Politycy nic nie robili, nikt nic nie robił. Wielu ludzi klaskało. No i ta tolerancja z tego bezprawia, z tego, że ten szaber, że to wszystko się działo, spowodowało to, że część, że prawica, konserwatyści patrzyli na tych lewaków, jak oni palą, no i cała ta ekstremalna prawica doszła do wniosku, że też może wziąć prawo w swoje ręce, no i też może coś robić. Wywalają na twarz tych ludzi, którzy tam poszli. Policja już jest bardzo skrupulatna, wydaje zdjęcia tych ludzi, którzy tam łazili, wzięli coś do ręki. Pięć osób nie żyje i policjant, który został zmiażdżony, kobieta 34-letnia, która została zastrzelona, jak wchodziła przez okno przez policjanta. No i trzy były wypadki, po prostu ataku serca dostali. No tragiczne to jest wszystko, to jest tragiczne. No, ale też makabra, to się zaczęło, ja już to mówiłem, że te bezprawie, pozwalanie na komunistów, antify, no to właśnie do tego doprowadzi. No i teraz zaczyna się robić zamordyzm. 75 milionów wyborców, a 1000 czy 2000 po prostu zniszczyło partię republikańską. Dużo ludzi się mądrzyło i mówiło stan wojenny, ludzie mają wyjść na ulicę. No ja tłumaczyłem, ludzie mają broń w Ameryce, jest 700 tysięcy sztuk broni. To jest do obrony domu. To nie jest po to, żeby ludzie się zamieniali w partyzantów. No i co się stało? Co się stało, że teraz Pelosi, no i komuniści w zasadzie chcą usunąć Trumpa drugi raz. No ale jeszcze co bardziej ważnego się stało, ten cała kompania Alphabet, czyli firma Google, zawiesiła Parler. Parler, no to jest taka niby konkurencja do YouTube'a, gdzie ludzie mogą dawać swoje te wideo, bardziej taka na prawo od centrum, bardziej konserwatywna. No i Google, który ma YouTube, zablokowało to. Trump został zablokowany na Twitterze, Trump został zablokowany na Snapchat, tak samo został zablokowany przez firmę Amazon na Twitch. Także, że wszyscy po prostu jest totalny jakiś taki, totalna cenzura. Przestało być to
po prostu kraj wolny, zamienia się po prostu za jedną wielką kontrolę. Demokraci, 150 demokratów z Izby Reprezentantów na 435 wszystkich, no ale demokratów jest 222, czyli 150 głosowało za tym, żeby robić ten impeachment. To i tak można okandupy zrobić, bo oni na razie biorą pensje, biorą pieniądze, ale nic nie robią. Oni dopiero się spotkają po tym, jak Trump już nie będzie prezydentem i Biden będzie zaprzysiężony. Trump napisał na Twitterze, no, że on w zasadzie nie zgadza się z tymi wszystkimi zamieszkami i potępia te wszystkie zamieszki. No i powiedział, że zmiana rządu będzie 20 stycznia. Ale mimo wszystko te wszystkie prywatne platformy jego blokowały. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Z tą czarownicą Pelosi to jest to, że ona należy do tej totalnej opozycji. Ta totalna opozycja trzaskała przez 4 lata ten oszukaństwo tych Rosji, tak? To 4 lata było tłuczenia. Jeden wielki beczka gówna po prostu, sfabrykowane od początku do końca. No i katowali. Nikt nikogo nie sprawdzał. Biden brał dziesiątki milionów od Chińczyków, od Ukraińców. Nikt niczego nie sprawdzał. Po prostu komuniści są niedotykalni. No i teraz w imię konstytucji Pelosi mówi, że Trump dopadnie do guzika. Znowu robi z niego wariata, z 75 milionów republikanów, konserwatystów. Ona zadzwoniła do generała, głównego dowodzącego generała Marka Miley, no i mu powiedziała, że w zasadzie muszą coś zrobić, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że Trump naciśnie guzik. No kretyn, czarownica, całe życie komunistka przy tym korycie, ona sobie naprawdę wyobraża, że prezydent ma coś takiego, że może nacisnąć guzik. Tam jest cały łańcuch ten, kto co i ma robić pomiędzy oficerami, no i tam jakiś szeregowiec na końcu po prostu, czy czterech, czy pięciu szeregowców, no może kapitanów, czy sierżantów, no nie wiadomo, kto to ma, no ale tam jest więcej tych kluczy do przekręcenia, zanim ten guzik ktoś naciśnie. No i ci oficerowie też mają władzę, także to nie jest. No ale idiotka Pelosi uważa, że tak jest, no i dzwoni do generała. Ona teoretycznie narusza całą konstytucję, no bo ona jest trzecia jakby prezydenta, z prezydentem coś się stało, czyli nie mógłby sprawować rządu albo by nie żył, to po nim później jest wiceprezydent, Mike Pence, no i dopiero ona jako przewodnicząca Izby Reprezentantów, to ona jest trzecia w kolejce. No ona się wpierniczyła naprzód, ona, Trump jest ciągle prezydentem, Pence jest ciągle wiceprezydentem, no ona się wpiernicza w władzę wykonawczą, tak? Ona jest władza legislacyjna, czyli ustawodawcza, no ona się wpiernicza we władzę wykonawczą, tak? Także to jest nadużycie jej własnej siły i jej własnej pozycji. I to jest właśnie to makabryczne, to jest to przejmowanie totalne władzy. Ona nie ma żadnego biznesu, czyli żadnych zobowiązań, czy praw, żeby mówić
głównemu dowodzącemu wojska, że on ma nie słuchać prezydenta. No jeżeli ona się czuje, że ona ma prawo coś takiego powiedzieć, no to naprawdę jest to idiotyczne, dlatego że ten generał Miley, no to on już prawie półtora, dwa lata ma do czynienia z Trumpem i wie o co chodzi. No i te jej niezrozumienie rozdzielenia tych gałęzi rządu wykonawczych i ustawodawczych, to znaczy, że ona nie ma pojęcia. Tyle lat w polityce nie ma pojęcia. Ona może tam przekazywać swoje dorady, może mówić, co uważa, no ale to bardziej brzmiało jako rozkaz. No i w zasadzie to takie kombinowanie, żeby wojsko jednak stanęło po jej stronie, żeby wojsko zabrało prawa prezydentowi, które ma. No to jest makabryczna sprawa. No co by się stało, jakby powiedzmy wrogowie zainteresowali się i zaatakowali Amerykę teraz. No to co, to główno dowodzące miał być dzwonić do Pelosi i się pytać, co ma robić. No to jest właśnie ten idiotyzm. No ale to jest ten idiotyzm, że w Ameryce jest rozdzielenie pół na pół. 50 na 50 jest makabra. No w Polsce jest podobnie. Tak? W Polsce tak samo jest lewica, lewactwo można powiedzieć, no i konserwatyści. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. No i tutaj skrobanki, otwarte granice, konfiskata broni, potężne podatki, rozdawnictwo i tak dalej. Także że ten środek jest, po prostu to jest tak wybalansowane, że jest nieprawdopodobne. No w Ameryce to wszystko się sprowadza do 25 tysięcy głosów, no bo ludzie mówią 75 milionów i 80 milionów. No tak, ale to nie jest jak w Ameryce się wybiera. To jest kolegium elektorskie i stany. I w pewnych trzech stanach, w bardzo precyzyjnych miejscach, tam gdzie potrzeba było te 25 tysięcy wygrać, no to komuniści wygrali, no i oni później biorą te głosy elektorskie. Także 75 milionów i 80 milionów, no to nie ma nic do wygranej. To jest 25 milionów, bo to zwycięzca zabiera wszystko. No i to jest właśnie ta różnica. 25 tysięcy, a 5 milionów różnicy, dlatego że w tych trzech miejscach zwycięzca zabiera wszystko. No głosy liczono nad ranem wtedy, kiedy było wiadomo, że potrzebują. No i ta polityka, to rozdzielenie, to teraz jest, nie ma wspólnoty. Jedno dziesięciotysięczna różnicy w głosach i następne 4 lata to będzie my socjaliści wygraliśmy, wy przegraliście, no i spadajcie, tak? To jest ta mentalność jakaś taka, która wyobcuje połowę kraju. 75 milionów, no czeka na wyjaśnienie, te braki dowodów osobistych, te głosowania, te koperty nie wiadomo skąd, te ilości ludzi, którzy głosowali, dużo więcej niż było zarejestrowanych. Także no, ja jestem jednym z tych 75 milionów, którzy nie poszli zaatakować Kapitolu, tak? 75 milionów jest po prostu jest obrażonych. Chuck Schumer i Nancy Pelosi i całe te środki masowego przekazu, no to one oszukują. Oni po prostu utożsamiają na przykład mnie z Trumpem, nie z Trumpem, tylko z tymi, którzy tam zaatakowali i kradli. Tylko dlaczego, jeżeli Antifa kradła, dlaczego oni nie utożsamiali, tak? I to jest ten plemienne podejście komunistów. To Kali
Kali ukraść krowę dobrze, Kalemu ukraść krowę to nie jest dobrze. Także te policja no narozrabiała. Tam musiały być jakieś ustawione i wpuszczone, bo trudno przewidzieć, żeby to te bandziory, którzy zaatakowali i się pokazywali na tych zdjęciach z dumą, no będzie to ich kosztowało, tam będzie dużo kosztowało zawodowo, życiowo, personalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówiłem, Antifa ma maski, Antifa się ukrywa i komuniści ich popierali. Komuniści ich popierali przez całe miesiące. Także, że jest to makabra. Zobaczymy, co będzie. No ale jedyne, co będzie, to trzeba będzie głosować. 2022-2024 głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów. Nie dajcie się oszukać, nie rezygnujcie. Partia republikanów musi się przepoczwarzyć. Musi się przepoczwarzyć i Trump obudził ludzi. Komuniści chcą powiedzieć, że po prostu 75 milionów to jest banda oszołomów i nieumytych ćwoków. No ale nie dajcie sobie tego wmówić. Nie dajcie sobie tego wmówić, że jesteśmy ja uważam, że konserwatyści no to jest 250 lat wolnego rynku, że to jest Ameryka, że komunizm to nie jest Ameryka. Komunizm to jest to, co dobre serce przed wojną, po wojnie wpuścili szkołę frankfurcką, wpuścili dużo komunistów z Ameryki Południowej, powpuszczali komunistów z Kuby, powpuszczali też komunistów z Polski. Jak tak się zastanowić, to jeżeli połowa Polaków głosuje w Ameryce na komunistów, no to co tu dużo szukać, tak? A połowa Polaków głosuje na Bidena, głosuje na wszystkich tych komunistów. Także to nie jest to, że jak ktoś przyjeżdża do Ameryki, to patrzy się na konstytucję amerykańską. Nie. Ludzie opuszczają te swoje kraje, bo im się nie podoba. Nie podoba im się tam ekonomicznie, nie podoba im się politycznie. Przyjeżdżają do Ameryki, no i teraz w 2020 roku doprowadzili do tego, że zaczyna się Wenezuela. No w Wenezueli jest już w sumie, który to tam 1999 chyba to się wszystko z Maduro zaczęło i z Chavezem, a później z Maduro. No w Ameryce tak długo to nie będzie się rozpadało, no i nie rozpadnie się, no ale będzie zmiana, będzie te wahadło lewo-prawo, bo inaczej nie można. No Trump dał nowy powiew, no walczył z bagnem Waszyngtonu przez 4 lata, no ale za dużo kłód mu rzucali. 75 milionów po prostu poszło głosować, no i musi głosować. Musimy głosować. Nie dajcie się oszukać. Wierzcie w to, że normalność wygra. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, znemonetyzowanego filmiku. Zdrowia jeszcze raz dla normalnych. Teraz parę słów dla komunistów. No cieszycie się, myślę, że bardzo się cieszycie. No ale jednak ten płacz i zgrzytanie zębów będzie nadchodziło na was. Będzie nadchodziło na was, szczególnie, że myślicie, że powinniście wysłać 75 milionów ludzi na Syberię. No bo tak myślicie. Wy komuniści po prostu myślicie, że trzeba rozstrzeliwać, że trzeba wysyłać na Syberię, że trzeba zamykać Twittery, że trzeba zamykać Snapchaty, że trzeba zamykać Parler i tak dalej, i tak dalej. To jest zamordyzm. To jest to, co wy wierzycie. Wy wierzycie po prostu w zamordyzm, a zamordyzm nigdy nie wytrzyma, tak?
Zamordyzm nigdy nie wytrzyma. Musicie zacząć słuchać, musicie zacząć rozumieć, co druga strona mówi. No możecie się nie zgadzać, tak? My rozumiemy, co wy mówicie, tylko że my się nie zgadzamy z tym tekstem, który do nas nawijacie. No bo historia pokazuje wszystkie te przemiany. No historia nas uczy. Historia nas uczy, dlaczego komunizm nie działa. Bo komunizm praktyczny, no to po prostu wyciska pieniądze z dziedzica, z młynarza, z mandaryna i tak dalej, i tak dalej. I kiedy kasy zabraknie, no to już nie ma komunizmu. Także zdrowia. Zdrowia dla normalnych i ostrzeżenie dla socjalistów, że będziecie mieli swój płacz i zgrzytanie zębów.